Nowy biom! Hej wszystkim, z tej strony Scream, witajcie w nowym odcinku z The Long Drive. I dzisiaj, słuchajcie, znaczy wczoraj tak naprawdę, a dla was przedwczoraj, wyszedł update. Wyszedł update, gdzie są takie, wiecie, takie piękne... Czemu on tak wystawia rękę, jakbyśmy mieli ją całować? W każdym razie w tej grze wyszły biomy. Ale to nie są tylko biomy, nie? Twórcy napisali, dodaliśmy biomy. Ale dodali też tak dużo rzeczy. Dodali tak dużo rzeczy. W sensie dużo, w sensie widziałem, że w tej grze jest noga zamiast ręki też, więc mamy to zbierać. O, tego też nie widziałem. Teraz jest tu kamień taki dziwny, wystający. Tam mi się coraz ej, wszędzie tak jest. Tam, gdzie jest lekkie wzgórze, jest taki kamień. Ale to fajnie A, ja się cieszyłem, że mamy przyczepę, a ona kół nie ma. Nieważne, ważne, że się porusza do przodu. Aha. Aha. W ogóle co w niej było? Diesel, tak? Diesel, proszę, diesel. Dobrze, 155 litrów diesla. My nawet nie musimy zbierać paliwa, nie? Tylko jest delikatny problem z tą przyczepą. Otóż nie mogę jej odwrócić. Stój! No nie, no znowu! Proszę, bardzo, kolejna przyczepa. W naszych skromnych progach, proszę bardzo. Mogłem tak naprawdę wziąć te koła i to by starczyło. Ale wezmę stąd koła, ponieważ mam wrażenie, że te koła jakoś lepiej się trzymają. Boże, to jest teraz takie długie, że trzeba serio długo iść z tym kołem, żeby przyczepić z jednego końca do drugiego końca. Tylko dzieje się coś złego znowu. Czemu mnie to nie dziwi? Czy gdzieś tu jest ręczny zaciągnięty, czy o co chodzi? Czemu tak... A tu jest ręczny zaciągnięty, dlatego tak przyczepy odwalały. Widzowie, tylko jeszcze jedno. Kto chce, żeby kontynuować serię, musicie zostawić subika i lajka. Jeżeli tego nie zrobicie, to The Long Drive się w końcu skończy się. Skończy się po prostu. Ja sobie... Ej... Co się dzieje? Pierwszy raz w życiu przyczepy mi nie przeszkadzają. Ja tak mogę jechać, tylko gorzej, że straciliśmy. Nie no, nie wierzę, co tu się dzieje? Co tu się dzieje? Znowu to samo. Ale dlaczego przyczepy nie mogły nam nic zrobić? Aha, jeszcze umarłem. Jeszcze jakimś cudem w bagażniku, nie? W przyczepie. Ale co jest nie tak z tymi przyczepami? Czy oni, nie wiem, jakoś to niby poprawili w poprzednim update'cie, czy o co chodzi? No bo uwaga, jedziemy do przodu. Jest normalnie. Jedziemy szybciej. Jest dobrze. Jak na razie nic się nie dzieje. Jedziemy. W ogóle zapomniałem z dachu zabrać binookularów i magazynków. To w sumie źle wróży. Mam nadzieję, że się tam utrzymają, bo są mi potrzebne. Przyczepy, jak widać, dobrze się trzymają. Mam wrażenie, że teraz ciężarówka waży znacznie więcej niż przyczepy z tyłu. I przyczepy stały się lżejsze, przez co można jechać prosto, mimo że one się tam wywracają dziwnie. Więc jest dobrze. Mówiliście odczepić przyczepy, nie odczepiam przyczep, widzicie? Twórcy działają na moją korzyść. Dziękuję, twórcy. Kocham was. Czy coś? Nie, 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 nie. Możecie usunąć też te słupy przy okazji, nie? Bo też trochę przeszkadzają. No nie, no macie, znowu wyszło. Dobra, będę... Co się dzieje z ciężarówką? Będę uważniej teraz jechał, okej? Okay? No nie, no topimy się. Topimy się, widzowie. Topimy się. Jesteśmy łodzią poddrożną. Kiedyś kochałem górki, teraz ich nienawidzę ich. Bardzo. Ja wiem, że wy nienawidzicie tych przyczep, ale ja po prostu lubię tworzyć pociągi. Pociągi są fajne, szczególnie kiedy zrobimy tak to długie, że to będzie przekraczać wszystkie możliwości, dlatego chcę bardzo to zrobić. Nie no, ta przyczepa cały czas tam skręca. I tak, ponoć twórcy dodali właśnie więcej biomów, czyli jedziemy sobie prosto, zwiedzamy świat i się pojawiają po prostu nowe biomy. Jest zima, Jest źle. Nienawidzę siebie. Wy też pewnie mnie nienawidzicie, nie? O, gra skraszowała. Super. Uwaga, szósta próba. Zjechałem. Zjechałem na dół. Teraz trzeba pod górkę będzie jechać. Nie wiem, czy powinienem się cieszyć. Ale tak to zazwyczaj wygląda, widzowie, nie? Chcę wam coś pokazać, że jest coś nowego, wiecie. Zwiedzimy sobie nowe budynki i nowe biomy. Ta,
Super, nowe biomy i nowe budynki. Nigdzie nic nie ma. Nigdzie po prostu nic nie ma. Żadnego budynku jeszcze od tamtej pory nie widziałem. O, tu jest już nowy biom. W sensie ta góra jest jakaś taka, wiecie, zielona. Dziwna zielona, tak jakby należała do tego biomu trawowego. I tam cały czas jest taki inny biom. Czy to jest biom trawowy? A my jedziemy oczywiście tym pustynnym i nie mogę wam pokazać. Ja nie chcę zbaczać z drogi. 5 kilometrów? Nie. Drugi kamień! Nienawidzę ci, gro! Dlaczego drugi kamień akurat musiał być tutaj? Dobrze, ale nie jest źle. Ważne, że Madzie nie wypadł. Madzie nie wypadły. Ta, Madzie nie wypadły, jasne. Wiecie, co mnie martwi? Że nasze binookulary spadły gdzieś i znowu ich nie mam. Czemu nie ma żadnego budynku? Jest mi smutno, jest jakiś głupi statek, do którego raczej nic nie dodali. A, poczekałem 10 sekund i uwaga, jest budynek w końcu. Proszę bardzo. Kolejne dwie madzie, naprawdę nawalili tutaj tyle tych madzi. Mamy 22 sztuki tych pustych lalek. W ogóle jedna z nich powinna nam towarzyszyć, nie? Bo brakuje mi jednej po prostu z przodu. W ogóle czy ktoś zbiera odchody? Ciekawe, czy jakiś gracz jest na tyle, nie wiem jak go nazwać tak naprawdę, ale ciekawe, czy ktoś to zbiera po prostu. Tylko nie piszcie mi w komentarzach, żebym zbierał te kupsko. Poważnie, nie piszcie. Chociaż i tak napiszecie, znając życie. Madziu, możesz się tak oprzeć, patrz jak ci wygodnie. Super. O nie, ona będzie cały czas teraz na nas patrzeć. Widzowie, chciałbym was spytać, to gdzie te nowe biomy? Bo ja ich nie widzę, nie? Ja ich nie widzę. Jedziemy cały czas prosto. Są niby jakieś inne rzeczy na bokach. W sensie jest tam cień, więc nie wiem, czy to jest inny biom, czy jest to zbugowane po prostu. Ale czemu nie ma nic przed nami? Mnie to denerwuje. Madzia też się załamała. I czemu cały czas jedziemy pod górkę? Znaczy, lepiej pod górkę niż z górki. W sumie, bo z górki muszę mega uważać, ja tutaj sobie jadę po prostu. Ale no mimo wszystko, jako że się wspinamy pod górkę, to znaczy, że zaraz znowu będzie z wielkiej górki. W ogóle piszcie mi, widzowie, troszkę za blisko. Piszcie mi, widzowie, czy chcielibyście, żebym ogarnął UFO. W sensie, bo teraz się w ogóle nie pojawia, ale ja mogę pogrzebać w plikach gry i zrobić cudo, nie? Zrobię istną masakrę tutaj. Tu będzie 50 UFO latało, nie? Napiszcie mi, czy chcecie. Może jeszcze zrobimy coś z królikami, zobaczymy. Czy to jest... No nie. Co to ma być za zjazd? Tylko nie to. Wszystkie rzeczy... Co to nowa droga jest? Ej, czy na tej drodze nie będzie... Tak, na tej drodze nie będzie kamieni. Ja... Super! Nie będzie na tej drodze... Tak! Nowy biom! I to widać już z daleka, nie? Że to jest nowy biom. I o to mi chodziło. Może przez to, że jest ta nowa droga... Jezu, my 140 jechaliśmy! O nie, tu jest budynek, a my... Jedziemy prosto cały czas. Co? Co? Tym... Nie! Czy można wykopywać różne rzeczy spod ziemi? Znalazłem szpadel! Ale on wygląda jakby nim się... Tym się kopie. Tym się kopie, czy się bije wszystko? Halo, kopie, czy się bije? No nie no, bezużyteczny szpadel! Gdzie jest jakiś królik? Muszę go przetestować. Chodź tu, króliku. A, no, uciekają ode mnie. Szpadel chyba jest mocny. Ale dlaczego? Ja myślałem, że jakiś skarb będziemy mogli... Czy tam była Madzia? Szpadel, no super, kto to wymyślił? Jezu, co tu się dzieje? Do środka, zamykamy, proszę bardzo. Jedziemy! Ach, zjeżdżanie na ręcznym i przyspieszanie, nie? To jest moja ulubiona rzecz. Super, naprawdę super. Ja sobie silnik wyłączę, po co będziemy marnować paliwo? Gdyby jeszcze przyczepy nie odwalały, to było dobrze. No nie no, kaktus, dobra, żyje, jest dobrze. Czemu się przyczepa wywaliła? Naprawdę, co te przyczepy odwalają? Proszę, zostawiłem was tylko na chwilę i już się wywracają, no. Proszę bardzo. Nowa dróżka, jedziemy do nowego biomu. Ale tu jest zielono.
O kurde, czemu nawet kamienie są zielone? O co chodzi? W sensie one są obrośnięte mchem, czy... Nie rozumiem. W ogóle czemu pustynia jest zielona? W sensie, ja rozumiem, że ja nad tym już myślałem, ale to jest głupie. Domek! Tak! Nareszcie! Jest już 120 km w tej ciężarówce. Co? Kolejny? Patrzcie. Zawsze chciałem to zrobić. Jeszcze bardziej niż wcześniej tamto. Z rewolwerem. Proszę bardzo. Może nie najlepiej mi wyszło. W sensie, no... Blokuje się moją głowę ten kałach i nie mogę go przyłożyć. O! Dobrze. O to chodziło. Patrzcie, jaki groźny. No. Ale można dwoma strzelać. Tylko jeden oczywiście nie ma amunicji, bo... Zgubiłem, ale to już mniejsza. Proszę bardzo, tylko proszę cię, nie wystrzel w madzie, będzie dobrze. I oprócz tego, słuchajcie, mam dla was super wiadomość. Niczego tu nie ma. Ale najlepszy jest fakt, że w poprzednich 6 odcinkach szukałem kałacha i wreszcie go znalazłem. Teraz, gdy mam kałacha, podjechałem do głupiego domku w połowie odcinka i... też go znalazłem. Co to jest? Co? Czemu nagle trawa się zrobiła? Ja się zdziwiłem, że taki mały paseczek trawy nagle jest, a tu wszędzie jest trawa. Dlaczego? W sensie, rozumiem, że zbliżamy się jeszcze głębiej w taką zieloną strefę, ale serio? Nie spodziewałem się, że tu trawa będzie. I tam jest budowla, super, jakieś 4 km dalej. Co to? To koniec... tego biomu? To fajny zielony biom. Naprawdę się nim nie nacieszyłem. Czemu ten samochód jedzie cały czas? W sensie nie jedziemy już z górki, jedziemy pod górkę. O dobra, zaczął zwalniać już. Ogólnie smutne jest też to, że nie wiem kiedy deski mi spadły i to kompletnie wszystkie. Jest mi z tego powodu trochę smutno, bo chciałem wyskoczyć też, ale no trudno się mówi. Mówiliście mi ogólnie, żebym zbierał lusterka. To jest w sumie dobry pomysł, mam nadzieję, że gry mi nie będzie bardzo lagować. Proszę bardzo, kolejne lusterko. To będzie prześwietne, jak będziemy mieć 1000 lusterek. Nie! Zrespiła się tu przyczepa, kiedy przeładowałem save'a. I to akurat przyczepa, którą bardzo chcę mieć, a utknęła nam i mam nadzieję, że Madzie nam nie wystrzelał. Madziu, nie! Nie! Co uciekają stąd? Przestańcie! Nie! Jest trochę źle, ale nie jest najgorzej. Nie jest najgorzej, ja mogę zebrać te Madzie. Jest ich 22. Będzie duży problem. Ale ta przyczepa jest taka śliczna. Patrzcie, nawet tutaj ma od kół taki piękny, nienaruszony kolor, a nasza przyczepa ma taki brudniejszy. Więc ja ją chcę bardzo mieć, tylko problemem będzie ta przyczepa oraz wszystkie madzie na zewnątrz, bo jest ich, uwaga, w środku jest jedna. I mamy tu też, uwaga, kawałek szpadla, który zniknął razem z naszymi... dłońmi. A już miałem takie przeczucie, kurczę, jak będziesz reloadować save'a, to weź, odsuń się tym wszystkim. I oczywiście nie chciało mi się i... No i mam. Tam też jest Madzia, nie? Nie wiadomo, gdzie jest milion innych. Wiecie co, ja to przeładuję, bo one serio poleciały w kosmos. No i jest kolejna przyczepa, tylko nie taka, jak chciałem. Okej. Wow! Noga! Także widzowie, teraz możemy zrobić najlepszą rzecz, jaka istnieje. Otóż Madzia! Mamy przyczepę. Okej, to mi się podoba. I teraz słuchajcie, możemy wreszcie dla Madzi ulżyć. Nie w ten sposób. Możemy wreszcie dla Madzi... O! Proszę bardzo, wreszcie możemy dla Madzi ulżyć. Tylko jeszcze jedna by się przydała i by było idealnie. Jest! Dobra, jeszcze tutaj obok. Czemu ja nią rzuciłem? Madziu, zawsze o tym marzyłaś, wiem o tym. Ale słuchaj, będziesz miała dwie lewe nogi. To źle trochę o tobie świadczy. Ale nie przejmuj się, nikt tego nie zauważy. Czy teraz potrafisz wstać? Jezu, ona się próbuje ruszać! Ona się cieszy! Czemu ona się rusza? Madziu, jeszcze rączki ci znajdę. Wiem, że masz, ale czemu nie? Jest tu królik. A właśnie, ja te lusterka miałem zbierać. Proszę, ba... Co?
Jest i ręka kolejna. Madzia zaraz bardziej się cieszy, patrzcie, coraz bardziej się trzęsie. Już się nie trzęsie. No jednej ręki nam brakuje. Tu jest jakaś żyrafa. Żyrafy nie potrzebujemy, chociaż miałem zbierać. Dobra, wezmę w sumie. Proszę bardzo. Jest! Idealnie. Pierwszy raz w życiu trafiłem, nie? Za pierwszym razem. Madziu, mam nadzieję, że jesteś zadowolona. Jeszcze te lusterko. Szybko, szybko, szybko. Co się dzieje? Ile lusterek? Madziu, ty będziesz nam towarzyszyć głównie tutaj, nie? Będziesz naszą asystentką w podróży. Jeszcze by się przydały im peruki, nie? Jakby miały perukę, to by nie miały tej łysiny z tyłu i by było znacznie lepiej, nie? Ale, słuchajcie, mamy dużo tych lusterek w sumie. Z każdego kąta będzie nas widać, nie? Próbuję je ustawić, a żadne nie celuje na mnie i muszę się wychylać specjalnie, żeby się na nie popatrzeć. Te już przestało działać, nie wiem czemu. Chyba nadmiar lusterek to zła rzecz i nie działają po prostu. Ale my się tym... O kurde, będą chyba ścinki. Ale ja się tym nie przejmuję. Dziękuję wam za oglądanie. Jeżeli się podobało, zostawcie subika i lajka. Specjalnie... Przepraszam, Madziu, przepraszam. Specjalnie dla tej Madzi, proszę bardzo, Madzie się cieszy, że zostawicie subika i lajka. I ja was żegnam. Co to za potwór? Pa, pa.